Dzień dobry. Dziś kolejny film poświęcony Librusowi. Dowiemy się, jak odczytywać i pisać wiadomości, na przykład do nauczycieli w Librusie. Po zalogowaniu na konto rodzica lub ucznia wybieramy w menu górnym okrągłą ikonę wiadomości. Przychodzą tu głównie wiadomości od wychowawcy dziecka i nauczycieli uczących różnych przedmiotów. Warto podkreślić, że po zalogowaniu na konto rodzica widać tylko wiadomości adresowane do rodziców. Natomiast wiadomości adresowane do dziecka będą widoczne po zalogowaniu na konto ucznia. Jeśli po zalogowaniu do Librusa na ikonie wiadomości widnieje jakaś liczba w czerwonym kole, to na pewno mamy nowe, nieprzeczytane wiadomości. Należy je odczytać jak najszybciej. Po kliknięciu w wiadomości widzimy spis wszystkich listów adresowanych do nas. Najnowsze wiadomości wyświetlają się na górze. Listy nieprzeczytane przez nas wyróżnione są pogrubioną czcionką. Tytuły listów, które już kiedyś przynajmniej raz odczytaliśmy, napisane są czcionką zwykłą. Przy każdym liście widzimy nadawcę, czyli imię i nazwisko nauczyciela, który do nas napisał, temat wiadomości oraz datę i godzinę wysłania wiadomości. Chcąc odczytać wybraną wiadomość, po prostu na niej klikamy. Najczęściej wiadomość zawiera krótką informację od nauczyciela, z którą należy się zapoznać. Po przeczytaniu klikamy Wróć. Jeśli nauczyciel załączy do wiadomości plik, będziemy go widzieli w tym miejscu. Musimy na niego kliknąć, aby pobrać ten plik na komputer lub smartfon. Chcąc odpisać na wiadomość, należy otworzyć wiadomość od nauczyciela, nacisnąć Odpowiedz. W tym miejscu wpisać treść naszej wiadomości. Na przykład: dziękuję za udzielenie odpowiedzi. Po napisaniu klikamy Wyślij. Jeśli chcemy napisać nową wiadomość do nauczyciela, po wejściu do wiadomości klikamy Napisz. Wybieramy, czy chcemy napisać do wychowawcy, wówczas komputer od razu zaproponuje nam konkretnego nauczyciela, czy może do innego nauczyciela. Wówczas zaznaczamy Nauczyciele. Pojawi nam się lista z nazwiskami wszystkich nauczycieli uczących w danej szkole. Zaznaczamy, do kogo chcemy napisać. Ja skupię się na wysłaniu listu do wychowawcy. Zaznaczam więc adresat wychowawcy. Upewniam się, czy przy nazwisku wychowawcy mojego dziecka stoi już haczyk. Wpisuję temat wiadomości, na przykład usprawiedliwienie. Następnie treść wiadomości. Na przykład: proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojego syna Krystiana w dniu 5 grudnia na zajęciach w szkole z powodu choroby. Pozdrawiam i podaję imię oraz nazwisko. Na koniec klikam Wyślij. Wszystkie wysłane przez rodzica wiadomości ukryte będą pod zakładką Wysłane. Jeśli chcemy skasować jakąś wiadomość, klikamy na ikonę kosza obok tej wiadomości lub zaznaczamy więcej niż jedną wiadomość i klikamy Usuń zaznaczone. Wszystkie skasowane wiadomości trafią do zakładki Kosz. Usunięcie wiadomości wysłanej do nauczyciela nie spowoduje usunięcia tej wiadomości na koncie nauczyciela. Dziękuję za uwagę. Film jest jednym z cyklu filmów o aplikacjach użytecznych w zdalnej nauce. Zapraszam do obejrzenia kolejnych na kanale Polskiego Forum Migracyjnego, w których omówię m.in. zadania domowe w Librusie.